Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż... No, brotato. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia? I tak. Ostatnio udało nam się świetnie poradzić sobie jako głośny. I tak pomyślałem sobie, że... Dzisiaj może spróbujemy czegoś trochę innego. Bo dzisiaj spróbujmy może staruszka. Postać, która jest wolna. Ma mniej wrogów, ma dużo mniejszą mapę. Trochę zbierania i, no, wolniejszych wrogów. Tak, zagramy tym może pod... Tówki. Czemu nie? No i patrzcie, jaka piękna, malutka mapka. Tak. Jeśli chodzi o plan na dzisiaj... Tak mówię, spróbujmy dubeltówek. Nie wiem, czy coś więcej jest w temacie. Poza tym, że na pewno będziemy musieli podinwestować dobrze w... Powiedziałbym już nawet w uniki, co jest trochę dziwne dla staruszka, ale... No szczerze, po prostu uniki i dobry zasięg to będzie jedyne, co będzie nas ratowało przed przegraną. Tak, jeśli chodzi o te rzeczy tutaj... Na razie pozwólcie, że to zablokuję, wiem, że to jest mocno ryzykowne. O, będą dwie hordy, okej. Tak właśnie blokować wszystko od razu. Ale po prostu muszę się zastanowić, czy bierzemy inne... gun, czy skupiamy się tylko na tym. Bo jednak, jeśli chodzi o zwykłą broń, typu zwykły pistolecik albo właśnie też maszynowy, to mam z nimi jeden problem. Tutaj mam małą mapę, więc dużo wrogów będzie się działo w jednym miejscu. Przez to takie pojedyncze strzały, nie wiem, czy będą najmądrzejszą opcją. Stia, o, uniki, definitywnie. Więc to nie wiem, czy to będzie dobre, no ale... Jesteś mnie. Jaki fart. Dobra. Weźmy. Ja jakby deżałował, to będę żałował, ale... Szczerze powiedziawszy, warto będzie mieć jak najszybciej przejść broni. A tak długo jak to wszystko jest takie z kategorii broń palna, co ja się będę przejmował tym, jaka to jest broń. Swoją drogą, jesteśmy na pewno na piątce? Tak, jesteśmy na piątce, bo już... Przez chwilę myślałem, że coś jest nie tak, że za mało biją, ale... Nie wiem, może to są moje przyzwyczajenia do tego, że zazwyczaj na pierwszych falach rzadko kiedy mnie gryzą. A gryzą częściej mnie właśnie na tych późniejszych. Weźmy dwa obrażenia dystansowe, tak, blizna, a tutaj niczego nie ma. Kolejna blizna do zablokowania, tutaj kolejne to, lemoniadę oczywiście już weźmiemy. Okej. Okay. To wyjdzie, bo jak na razie mogę powiedzieć, że jest dosyć dobrze. Mimo tego, że mapa jest mała, to jesteśmy w stanie na tyle szybko wrogów eliminować, że no... Kiedy nie ma. Więc chyba dobrym pomysłem byłby... Znaczy, nie byłoby, tylko było wzięcie ogólnie pierwszego, lepszego pistoleta, który się nam trafi. Tak. Zobaczymy, dokąd to jeszcze nas doprowadzi. Teraz, kiedy się kończy, to... Liczę na to, że może drzewku coś się da, ale jednak nie dało. Okej, okay, oczywiście, że szczęście i teraz tak, szybkość warto by było. Ale prawda jest taka, że i tak będzie ciężko uciec, więc weźmy prędkość ataku, bo czemu nie? Sharp niszcz. Okazało się. No za dużo nie mamy obrażeń wręcz, ale i tak to zablokujemy, bo jest to moim zdaniem bardzo warte. Tak, inżynierię oczywiście też wezmę, broń laserową i różdżkę jednak nie. Teraz tak... Jak się to wszystko prezentuje? No, muszę przyznać, że bardzo dobrze, ponownie. Więc... Tak... Coś mówi, że na razie nie będzie problemów. Jeśli jakieś będą się pojawiać, to oczywiście później, bo jak na razie nie zdobyliśmy żadnych defensyw. Niestety, żadnego pancerza, żadnego leczenia, większej ilości życia też nie ma. Ale spokojnie, mamy jeszcze trochę czasu. Może się trafią te lepsze rzeczy, które pozwolą nam to przetrwać. A może po prostu jakimś cudem nie będą potrzebne. Ja żebym w to wierzył, ale... No, fajnie by było, gdyby się okazało właśnie niekoniecznie potrzebne i... Właśnie krytyka... Weźmy tam 1% wysysania i regenerkę. Ja naprawdę nie ufam sobie, jeśli miałbym grać bez jakichś takich zapewnień. To zdecydowanie tak. Też... Okej. Okay. Nasze ataki teraz spowalniają wrogów jeszcze bardziej, co
powoduje, że szybkość nam jeszcze będzie mniej potrzebna niż wcześniej. Nadal jednak uważam, że przydałoby się trochę podinwestować. Im wyżej, nawet tak jak zazwyczaj, ale powiedzmy mieć chociaż tam te plus 5, to byłoby fajnie. Nasza minimalna szansa na unik właśnie nas tutaj uratowała przed zatrzymaniem obrażeń? Nie. Okej. Zdecydowanie muszę być ostrożny, bo jeden mały błąd i prawie po mnie. To też pokazuje, że jednak obrażenia mamy za niskie. No i defensywa, chcąc, nie chcąc, jakkolwiek by sytuacja nie wyglądała, jest nam potrzebna. Pancerz 1 albo 7 na krytyka. Na krytyka. Tak będę żałował później, no ale trzeba. Teraz tak. Szarp niszczy jeszcze, nie? Nic dobrego nie ma. Okej, teraz już jest bardzo dobrze. Więc nieco pozostało to trzymać kciuki, żebyśmy przeżyli tę falę. Jeśli ją przeżyjemy, to następnie będziemy mieć już wsparcie min i wieżyczki. Zdecydowanie może mocno po prostu podratować sytuację. Potem... no i śmierć. Kto by się spodziewał. Pójdziemy dalej. No, po tym wszystkim to ogólnie właśnie musimy się też spodziewać, że trzeba będzie jak najszybciej przyinwestować. Potem w innej, jak chciałem powiedzieć, ale no już za późno. Bo tak jakby, no, się tam zginęło. Dobra, no co my tu mamy? No pancerz, oczywiście, że pancerz. Może nie od żywiołów nie będą potrzebne, to... też jestem w stanie zaakceptować to tak, to też warto będzie wziąć i to. Okej. Okay. Muszę przyznać, start mamy już dużo bezpieczniejszy, bym powiedział, niż poprzednio. Ale jednocześnie też słabszy pod względem ofensywy. To jest trochę smutne, ale... no na spokojnie się jeszcze to ogarnie. Gorzej tylko, że no... ledwo co ubijam posmitów. Pancerz, okej. Co? No i już zaczęło to wyglądać ładniej. Dwie szczyrby, jeden gun zwykły. I jeśli się postaramy teraz, to powinno być naprawdę już solidnie, bym powiedział. A nie tylko. Na ile solidnie, a na ile jeszcze trzeba coś poprawić. Okej, czyli pancerz albo dwudystansowe. Dwudystansowe, no niestety. Z tych opcji jednak powiedziałbym, że szczęście. Okej, kolejna dubeltówka i rewolwer. Jestem w stanie zaakceptować. O, proszę, jeszcze kolejna. I tak, rewolwera głównie jestem w stanie zaakceptować, bo to, że on tam ma długą przerwę co 6 pocisków, nie jest aż takie problematyczne, jak mamy inną broń, a on ma być tylko tym, co wzmacnia naszą strategię. Gorzej oczywiście, jeśli to jest jedyna broń, którą się ma. Wtedy to trzeba mieć olbrzymie prędkości ataku, żeby redukować czas przeładowania. I żeby nie było, kiedyś mi się to udało, jak sobie sam grałem, ale to było jednorazowe. Bo zazwyczaj po prostu lepiej rewolwera łączyć z inną bronią. Męczyć się, idąc to przeładowaniem. I tak, hełm oczywiście, tutaj więcej szczęścia niech będzie. Okej, wykroć metal. Jak najbardziej, no i proszę, już zaczyna się sensownie tutaj dziać. Tak myślę. Jeśli mi się pojawiły jakieś inne bronie fajne, z kategorii broń palna, byłbym skłonny nawet przerobić naszą dubeltówkę tutaj już na jakość fioletową, żeby sobie właśnie wziąć te pozostałe. Bo tak teraz widzę, że mam 4, co oznacza właśnie dwie niebieskie albo jedna fioletowa. Na pewno dałoby sporo mocy z tego, co się orientuję, ale... żeby to zrobić, muszę mieć gwarancję, że jakąś inną broń tam wstawię, a na razie nie mam żadnej, więc...
wolę nie ryzykować. I teraz co my tu mamy? Regenerka. Pancerz. A propos. Możemy teraz mieć trzy niebieskie. Fajnie. Okej, trzy niebieskie, jedna szara będzie. Pięknie. Ktoś mi mówi, że tutaj to może naprawdę być już trochę... solidniej. Albo nawet nie może, co raczej jest, przez to ile będziemy mieć już broni. Nawet jeśli delikatnie ulepszonej, to zawsze ulepszonej. No i wieżyczka podpalająca też bardzo cenna rzecz. Nadal nie aż tak super jak Tyler. Czy wieżyczka przebijająca... jeszcze eksploduje. Ale no. Na takiej małej mapie każda wieżyczka ma jeszcze większą wartość niż na tej normalnej. A ja już na tych normalnych uwielbiam wieżyczki, miny i wszystkie inne tego typu rzeczy. Pomyślcie sobie, co dopiero tutaj będzie, jeśli udało się ich nagromadzić trochę. Dobra. Dobra, fala szósta, bez problemu. Jest tak, max życie. Dobra. Wykrywacz metalu. To i teraz pytanie, ostry pocisk? Brzydki ząb, ostry pocisk i brzydki ząb. Dobra, mogę. Proszę, proszę, jakie piękne rzeczy. Wszystko to chcę wziąć. Wszystko. Bez wyjątku. Wszystko się przyda, wszystko będziemy mogli dobrze użyć. Tak, fala siódma. Chyba ta, na której polegliśmy przed chwilą. Nie powiedziałbym, żeby była tym razem dla nas wyjątkowo groźna, ale nadal musimy być trochę ostrożni, bo nie wiadomo, co tutaj się może zadziać. Niemniej jednak, no, jak widzicie teraz, dużo mniej mamy oponentów wokół nas. Mimo tego, że w ofensywy naprawdę, można powiedzieć, że zainwestowałem mniej ulepszeń, ale więcej broni. To są też ważne zapamiętania. Często wystarczy mieć dobrze rozwiniętą broń, żeby ofensywa i tak nadążała. Ciekawa dosyć rzecz. Nad którą się nigdy nie pochylałem i 9 szans na unik. Oczywiście, że tak. Teraz dobra. Tak. Dwie fioletowe? Dwie fioletowe. Definitywnie to będzie trzeba wziąć. O, i to też, i to też. Kusza jednak nie. No. Teraz to dopiero jest pięknie. Prawda, mniej szczyl. Więcej rewolwerów. To nie jest idealnym kolejem rzeczy, ale nadal uważam, że jesteśmy w stanie sobie poradzić, więc nie będę narzekał na to, że za dużo rewolwerów. Chociaż w sumie nie będę narzekał, przed chwilą to dopiero co powiedziałem. Chociaż w sumie to stwierdziłem fakt bardziej chyba niż narzekałem. Ale zobaczmy, jak to pójdzie dalej. Okej. Okay. Zazwyczaj fala ósma to jest ta, na której właśnie mamy wielkie problemy. Nie wiadomo czemu, ale bardzo często wspominam na wszystkich materiałach z Bortato. Ale tak. Jak widać, tym razem moje problemy... no nie będą górować nad tym strategiem. Więc jest dobrze. Zaryzykuję i powiem, że tak. Tutaj prędkość ataku. No kusi. Weźmy chociaż raz. To jest niebezpieczna rzecz. Tak nie będzie mi na nią stać, ale szczerze będę ją brał. Bo to jest bardzo dobry bonus do regeneracji. Okej, to 15% widzę, że naprawdę fajnie pomogło. Za tym idzie... nie wiem, czy będzie trzeba brać więcej. Nawet bym powiedział, że raczej nie. Bo ta sama 15, którą właśnie tu mamy, jest wystarczająca. Pozwoli nam teraz więcej podinwestować w pancerz, uniki i życie. No i oczywiście regenerację i wampiryzm. Przy czym wampiryzm to szczególnie by się przydał, patrząc na to, że mamy dwie szczelby. Bo pamiętajcie, że każdy pocisk na dubeltówce ma osobną szansę aktywować wampiryzm. To za każdego trafionego wroga, one jeszcze mają tam jakieś mniejsze bądź większe przebijanie. Więc no. Wydaje mi się, że tak. Wampiryzm Valtro to byłoby zdobyć, nawet jeśli jakiś taki podstawowy. A póki co patrzcie na to piękno.
na tą rzeź, którą tutaj robimy. Nie, świetnie jest. Oczywiście, że wezmę. Bo teraz jeśli chodzi o ten, o prędkość, czy te obrażenia same w sobie procentowe, co ja się będę nimi przejmował, jak my dostajemy 3 co końcówkę rundy. Dobra, weźmy to. O! Ja się tego nazwać nie umiem niż ło. Trzeci rewolwer może być już naprawdę, naprawdę, naprawdę niebezpieczny. Ale lecimy. Dobra, jak widać regenerację mamy już dosyć szybką. Na tyle, że nawet jak zaczynamy z tą połową życia, to szybko nam wraca. A poza tym jest ogródek, do którego zawsze będziemy mieć mega blisko, przez to, że plansza jest malutka. W sumie jak tak myślę teraz, to ta plansza jest tak mała, że można byłoby nawet stwierdzić, że to nie jest jakieś pole bitwy, plansza czy coś. To równie dobrze mogła być jakaś działka tego staruszka. Ja, liczymy na działce po prostu z szkodnikami. Ciekawe wyobrażenia i skojarzenia. Jak ci inaczej? No muszę przyznać, że nigdy nie spodziewałbym się, że gra na takiej niewielkiej powierzchni też może być naprawdę ciekawym doznaniem i nadal przyjemna. Dosłownie żartuję. Staruszka chyba nie ruszałem wcześniej za bardzo. Albo w ogóle. Nawet nie jestem pewien. Można by napisać w komentarzu, czy kojarzycie, żebym kiedykolwiek ruszał, czy nie. A weźmy to. Jak mówię, mnie się wydaje się, że nie. Tak, tak. Znowu nie kupię tej szczylby. To oczywiście zapomniałem o tym, że ona coś tam kosztuje. Okej. Ale dobra. Nie ma co się tak przejmować. Po tej rundzie możemy już ją spokojnie wziąć. Pierwszą czerwonej jakości. A nie by było, gdyby się udało więcej, oczywiście niż jedną manę. Co ja tam będę narzekał? Mamy już pistoleta czerwonej jakości. Szczelbę też w sumie mamy. No, udałoby się zdobyć jeszcze właśnie jedną. Nawet jak nie, to tu i tak już jest wielki sukces to, ile udało się tego tutaj zgromadzić na fioletową jakość. Więc no. Nawet jeśli by się okazało, że z jakimś tym przegramy, ja z tego podejścia jestem mega zadowolony. Poprzednim też było fajne, ale no to na tym dopiero osiągnęliśmy coś tak wspaniałego jak to. Wrogowie za bardzo podejść nie mogą przez to, ile mamy szczyl. A nawet jeśli podejdą, to najczęściej możemy się spokojnie wyleczyć z tego. I trójkąt mocy. Bardzo ryzykowna rzecz. Nie, nie jestem gotowy na takie ryzyko. Tutaj, trzy obrażenia dystansowe, trzy szanse na unik. Czy z tych wszystkich opcji, co trzy szanse na unik. Innych za bardzo nie potrzebujemy. Jest dobrze. Tak, skrzydła, definitywnie. Zanim zapomnę, tak. Robimy czerwoną, kupimy fioletową. Wszystko? A czemu by nie? Teraz to dopiero pięknie. Teraz to dopiero pięknie. Nie, naprawdę tak czuję, że to jest naprawdę bardzo solidna baza. I tak długo jak będę miał wystarczającą wytrzymałość, żeby po tym jak właśnie jeden z tych większych we mnie wleci, móc się odregenerować, czy tam wyleczyć owocami czy czymkolwiek, to wydaje mi się, że to będzie dobrze. Jeśli chodzi o tych takich mniejszych, to oni okej, czasami podejdą, czasami coś tam się zdarzy, że mnie dziabną. Ale to ci więksi są największym zagrożeniem. No i potem bossy. Bo nie wiem, jak ja sobie mam poradzić z bossami na takim małym skrawku ziemi. Takie rzeczy, co naprawdę może być masakryczne. Okej, że nawet zajmowanie się tymi tutaj przeciwnikami jest dosyć masakryczne. Oj, tak, biała flaga zdecydowanie. 3% wysysania życia, czy tam wampiryzmu. Robię co.
Na czerwony rewolwer. Weźcie mi tu powiedzcie, że nie mam mega farta na tym podejściu. No ale anyway. Ja. Jak tak teraz sobie już powiedzmy, naprawdę może bym tak naprawdę, że nie ma miejsca, żeby tutaj gdzieś unikać, a... No, powiedzmy sobie wprost, że ci... Nalni bossowie to są z tych, których trzeba bardziej... unikać. Albo mieć bardzo dużo leczenia. A ja nie mam ani jednego, ani drugiego jeszcze. Leczenia mam trochę. Ale jak unikać, to nie mam w ogóle. Więc... Liczmy na to, że może moja odrobina szczęścia, którą mam... Da nam wystarczająco dużo skrzynek z drzew, że dostaniemy jakieś rzeczy, które nam dadzą mega bonus do przetrwania. Najpierw do przetrwania i leczenia. Do unikania... Aż tak bardzo bym nie chciał. Się bonusowe uniki zawsze mile widziane i tak dalej, ale... Nadal to się ogranicza do max 60% chyba. Więc... No nie można polegać na unikach całkowicie. Śladowale zdecydowanie masz na drodze cyklingu, tak? Na kamizelka zdecydowanie tak. Z tych tutaj... Wiem, że można przylosować, ale nie. Weźmy obrażenia dystansowe. Język obcego tak. Robal, cyklop tak. Ryb tak. Tutaj nic. Tutaj tak. Ogród blokują na później. Inżynieria tak. I mamy elitę. Okej, dosyć wredna, ale ta, nad którą da się zapanować. To dobrze. Powiedziałbym w normalnym podejściu, że no dosyć te, ale nie na takim małym obszarze. Tutaj on może mocno sprawiać problemy. Więc wniosek następujący. Nie możemy brać jej na przetrwanie. Musimy próbować ją wyeliminować. Dosłownie nie ma jak wziąć na przetrzymanie. On po prostu za dużo może wprowadzać chaosu i niepotrzebnych obrażeń. To właśnie z tych przypadków, gdzie nawet jeśli bym chciał przetrzymać, to nie mam jak, więc... O, bądźmy blisko ogrodu i ewentualnych wszystkich owoców, które widzę gdzieś. Oj, 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 no nie. Kurczę, blisko było. Nawet bardzo blisko. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że chciałem jeszcze trochę przeczekać. Zanim wznowię nagranie, ale zobaczcie na to, to piękny build, w szczególności te podwójne miny. No i jeszcze do tego to, że mamy już niebieską szczylbę, możemy mieć kolejną niebieską szczylbę i kolejną niebieską szczylbę, rewolwer, dwa maszynowe. No cóż, no fala piąta. Wszyscy zobaczcie, jak to pięknie działa. Nie ma może takiej bezpieczeństwa takiego, jak tam wcześniej było. Ale sam fakt podwójnych min. Po prostu... Czuję, że to znowu może być bardzo dobre podejście. I tak... Zobaczymy. Zobaczymy po prostu, jak to będzie. Na razie chcę tylko wam właśnie pokazać tę falę. Może potem jeszcze jakieś... Jedną czy dwie czy coś. Inaczej potem się spotkamy na pierwszej elicie. Prawdopodobnie. A nie wiem, czy jest sens pokazywać wszystko od zera, czy cały czas tutaj. No, ale na pewno. Niesamowite. Ciężka decyzja. 4 inżynierii na pewno mocno by pomogło minom, ale no 10% prędkości ataku. Tu jeszcze kolejne 10%, no. Nie wolno mi tak kusić. No, przy okazji zrobimy tak. Myślimy właśnie o tym, żeby potem rewolwera wziąć, kompas też. Czy wy to widzicie? Wy to widzicie? No to cóż, no. Idziemy dalej. Wybacz odcięcie. Ale no niestety. Powiedzmy, że pies się domagał atencji, więc ja musiałem się trochę nim zająć. Znaczy mówiąc, podrapać go trochę. Sobie poszedł. Ta, no, zapomniałem wcisnąć, jak widzicie, pauzę, więc... No, niestety trochę fali wam uciekło, ale... No jak widać... Z ciekawego, szczególnego się tutaj nie wydarzyło, więc tak. Czerwona kiszka zawsze. Ohoho. Nie no, jeszcze więcej prędkości ataku zawsze. Idziemy po fiolet? Jednak nie. Wiem, że może nie.
Zróbmy na razie tak. Okej, i... Noż... Pięknie, pięknie to się układa. Dobra. W sumie mówiłem, gdzie po fiolet, na razie nie. Nie chodziło mi o fiolet, myślałem czerwieni. Właśnie tu na czerwień chciałem odpowiedzieć, że na razie nie. Bo no, za mało mieliśmy rzeczy. Ale teraz jak myślę, możliwe, że nawet zrobimy już czerwonej jakości szczylbę. Czemu nie? Z taką prędkością, taką jaką mamy. Wydaje mi się, że na tym możemy tylko i wyłącznie zyskać. Bo ile mam? 30, może 40% na bonusie? Pewno dużo, które kompensuje nie najwyższe obrażenia. No i sam fakt też tego, że mamy tym razem tą kiszkę i pistolet maszynowy też dużo może zmieniać. Okej, co my tu mamy? 3 na unik albo wyssanie życia. Wyssanie życia definitywnie tutaj. Może bym znowu po prędkość ataku, ale nie. Generacja życia. Trzeba jej trochę ruszyć i... Bieski rewolwer. I dobra, double fiolet, żeby wziąć jeszcze zwykłego pistoleta. Padka tak, kompas tak. No i lecimy. Fala 8. Nie sądzę, żeby tu miały się pojawić jakieś problemy. Zbyt dużo mamy rzeczy już tutaj poulepszanych i tak dalej. Gdzie natomiast problemy mogą być z pierwszą elitą na tej 10 czy 11? Nie mówię, że jakoś szczególnie, ale mogą być, bo to jest, jak zawsze mówię, zależne od tego, jaki się trafi elit. Są tacy, których łatwo mogę ogarnąć, powiem, że nie będą stanowić żadnych problemów. Są tacy, których mogę powiedzieć, że będą stanowić problem, ale jesteśmy w stanie ich wyczekać. Są tacy, jak ten ostatnio, który po prostu prowadzał za dużo zamieszania i chciałem go wyczekać, ale nie mogłem i tak padłem ofiarą nieogarniania gry, ale to już takie dosyć typowe w moim wykonaniu. Bestia. Nawet jakoś nie potrafię się już tym załamywać, złościć. Wieżyczka medyczna, definitywnie tak. Pancerz. Biała flaga, tak, tak. Kolejna wieżyczka medyczna, super. Wieżyczki ząb jak najbardziej. Bronzerowa nadal bym powiedział, że nie. Chociaż... Dobra, zaryzykuję, weźmiemy ją. Teraz jak gdzieś leś, to stoimy obok wieżyczek medycznych i mamy ratunek. Wieżyczki medyczne, kurczę, i podwójne miny. To już jest naprawdę od strony inżynieryjnej, naprawdę, powtarzam ciągle naprawdę, ale solidne zabezpieczenie. Jedyne co to szkoda, tylko że nie mamy żadnej zwykłej wieżyczki. To nieważne, czy za pośrednictwem klucza, czy za pośrednictwem przedmiotu, jakim jest wieżyczka. Patrzcie, ugryźli nas niestety. Ale nawet chyba nie zdążyłem podejść do wieżyczki medycznej, żeby się leczyć, bo regeneracja sama zapewniła to wszystko. Nawet nie jestem pewien. Ale i tak nie będę narzekał. Kolejny raz wyszło podejście naprawdę mocne. Nawet jeśli je przegram przez moją głupotę, to nie będę zawiedziony tym, że no, przegrałem. Bardziej będę załamany tym, że znowu zlamiłem niż czymkolwiek innym. I teraz tutaj. Powiedzmy, że wezmę szybkość. Tutaj oczywiście, że pancerz. Teraz cyk. To chyba najwyższa pora. Ja serwą jeden jeszcze poczekam, to zdecydowanie wezmę. Kolejna kiszka tak, ostry pocisk tak. To zablokuje, bo można to potem będzie fajnie wziąć. Też nie, kajdanów nie potrzebujemy. No i idziemy, kolejny raz. Potem już chyba będzie elita pierwsza. Możesz nawet obstawiać sobie. Jeśli chcecie, to waszym zdaniem będzie tą elitą. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie. Ewentualnie możecie też się podzielić swoimi opiniami na temat, no, starca, bo
zastanawia mnie, co sądzicie o tym ziemniaczanym jajku, jajecznym ziemniaku, o tym bohaterze, tej postaci. I szczerze się bardzo spodobał, to jest taki inny styl rozgrywki, że aż zaskakujące, jak właśnie zmiana rozmiaru planszy i tak naprawdę tyle, bo pozostałe rzeczy to są takie, no, marginalne, że trochę wolniejsi wrogowie to jest świetna rzecz, to, że trochę mniej wrogów jeszcze lepsza, ale no, jak zmniejszenie tego obszaru planszy tak bardzo zmienia dynamikę wszystkiego, weźmy tutaj to. Okej, wykrywacz metalu, czy coś jeszcze tutaj w sumie dobrego? Nie. Temu się nie odmawia. Temu się nie odmawia. No dobra. Okej. Tak mi się naprawdę przyjemny. Nie powiem, że najłatwiejszy, ale przyjemny, więc możemy nawet spróbować go ubić. Czy wyjdzie, to inna kwestia, ale próbować jak najbardziej możemy. Wieżyczka medyczna, proszę. Bądź przy mnie. Okej, teraz to już ten etap, kiedy będzie robił po prostu cięcia w naszej okolicy. No nie mówcie, że zaraz padnę. Nie chcę umierać. Okej, z dala od wieżyczek medycznych jestem niestety. Dobra, jesteśmy. Nie. Nie, to było takie dobre podejście. No, trudno się mówi. Nie zawsze człowiek wygrywa. Więc no. To było na tyle. Możecie ocenić moje skillisiu. Możecie też go nie oceniać. A ja powiem naprawdę, że do usłyszenia już jutro w kolejnym epizodzie Brotato. No i trzymajcie się. Hej, hej.